Dobra, siemanko widzowie, witamy was serdecznie. Bardzo szczęśliwy Adrian Polak, gratulacje. Dzięki. Który już chyba chce nagrać cover, parodię do muzyki Jarka Tańculi. Już mam. Śpiewamy razem? Pamiętasz tekst? No, ja pamiętam, ale mi nie wypada. Nie, no albo śpiewamy razem, albo w ogóle. Nie, nie mogę. Jestem z jednego miasta. Ale dobra, ale to tylko piosenka. I to ja mogę zacząć, a ty dokończysz. Dobra. Cokolwiek się wydarzy, 30% gaży. Tak, jeden z najbardziej zarobionych ludzi na tej gali. No jak jeszcze dacie mi bonus betlikowy, to tak. Wiesz, to ludzie zadecydują, więc będziesz miał okazję ich zachęcić do głosowania. Ludzie, dajcie na mnie głos, proszę. Dajcie mi pieniądze. Dajcie mi pieniążka. No, jeden z najbardziej, najszczęśliwszych ludzi tutaj w Media Roomie. Powiedz, czy to właśnie tak wizualizowałeś, tak miało wyglądać, tak... Taki był plan. Nie no, miało być więcej wymian, miała być mocniejsza walka, miał być knockout. Jestem niezadowolony, że jednak Arek szedł ciągle do tyłu. Mimo wszystko fajnie, że wygrałem. No to jest najważniejsze, że wygrałem i tyle. No fajnie, ale ogólnie fajnie się czułem na tej walce. Czułem tlen i w ogóle wszystko. Kontrolowałem tą walkę. Tańczył pod moje dyktando. Odważnie, myślisz, że to niezrobienie wagi i to wycieńczenie jego przeniosło się na tą dyspozycję? Nie wiem, to trzeba jego spytać, ale i tak by tak... I tak bym wygrał. I tak, to by nic nie dało. To by nic nie dało, nie dałoby nic. Słuchaj, widać na twojej twarzy, że też dostałeś parę ciosów. No, chyba tak, no ale co z tego, no to jest chyba, walka. Chyba tak. Stary, no to jest walka, to co to miałem w ogóle nie dostać? No to wiadomo. Że to było pewne, że dostanę. Ja, wiesz, chyba nie ma tak, że... Nie wiem jak ma walkę, to chyba w parterze byśmy się musieli bić tylko bez ciosów, żeby nie dostać. Zdarza się podbite oczy w grapplingu. No zdarza, no nie, no jest oczywiście, że musiałem dostać. Jakiś hit, no bo to jednak walka. Ważne, że wygrałem i tyle. Ale co, no nie zrobiły chyba na tobie wrażenia. No nie. Słuchaj, jest tak bardzo ciekawa rzecz, która dzieje się chyba równolegle z nagrywaniem tego wywiadu, a mianowicie na TikToku. Bomba z Ferrarim nagrywają wspólny live, gdzie komentują Fame'a. Co ty o tym sądzisz? No co mam sądzić? No, śmiesznie. Ciekawy jestem, co powiedzieli o mnie, gdy oglądali. Muszę tam, wiesz, zobaczyć, obadać to. Cofnąć sobie. No, na pewno. Słuchaj, kto tam w kolejce się ustawia, bo jako, że to jest Fame, no to trzeba sobie te kolejki robić, bo inaczej to nie ma tak łatwo. No Farmazeusz wiadomo, to był fajnie jakby był, ale ucieka. Następny może Marcin Dubiel. Dlaczego Dubiel? No ma triumf dobrych walk. Ostatnio wygrał fajnie, wiesz, kilka ładnych waleczek. No i wpisałem z nim jakiś rok, półtorej roku temu o walkę. No to już stary czas. No tak, no mówił, że coś tam, ale przyciąga. No nie wiem, no zobaczymy. No ja jestem chętny na Marcina, chciałbym głośniejsze nazwiska. Chciałbym już gdzieś jakoś pójść wyżej trochę, nie? No ale kto jest takim głośniejszym nazwiskiem Fame oprócz Dubiela, z kim można by było walczyć? No jeszcze jest Wiewiór, bo ma pas. Aha. Więc... Czyli na rewanż z Wiewiórem też się pisze? No oczywiście, że tak, no należy mi się, tak? Skoro wygrałem z Arkiem, więc należy mi się rewanż z Wiewiórem. Tak mi się wydaje. Czy nie? No moim zdaniem tak, no... Jak najbardziej w MMA. Myślę, że to by było okej. Teraz Kacper właśnie jest ostrym, to co? Siedzimy, oglądamy i... A, właśnie jeszcze o nogę zapytam, bo kulejesz bardzo. Tak, bo kopałem go, cały czas go kopałem i wydaje mi się, że kopnąłem go gdzieś w kolano, chyba powiedział. I trochę mnie boli. Wiesz, nie chcę... Mogę chodzić i tak dalej, ale boli mnie tu, zobacz, puchło nawet trochę. Nie chcę, wiesz, nie chcę ryzykować, nie chcę tego ciężaru na tą nogę przenosić. Wiesz, dzisiaj tańczę trochę, więc wolałbym, żeby ta noga jednak... Do tańca. Zapraszam. Pa, 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 pa. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam.